tutaj właśnie widzicie wyciąg. Wyciąg was podrzuca do tego miejsca, obracamy się, idziemy troszeczkę pod górkę i tam mamy początek trasy. Trasa sama w sobie jest dosyć bezpieczna. I lecimy. Cyk, tabletop. Pięknie się składamy w bandę. Pyk. Taka piękna eska. Nose bonk. I lecimy z tematem. Pierwsza hoppa, aj, miał być one foot ken. Nie wyszło. Że za mało czasu było. Ale to nic. Manual. Dropik do bandy. Kolejny manual. I lecimy. Nosik. Taki troszeczkę nieopanowany, ale... Już nikogo na trasach nie ma, więc można się trochę powygłupiać. Można też trochę podrzeć japę. Do kamerki. Ale bandy w naprawdę fajnym stanie. To wszystko tutaj jest gładkie. Nie ma takich wertepów, że łubu dubu, tylko cyk, cyk, cyk. Wszędzie flow, wszędzie gładko. Zarąbisty widok. Ops. Lekki clean. Tutaj jest kozacki widok. Naprawdę 10 na 10. Ale tyle się na trasie dzieje, że nie ma co tam się oglądać. Trzeba lecieć swoje. Tutaj przebiłem dętkę. Dzisiaj po południu. Ogólnie to wszystkich dzisiaj moich przejazdów nie nagrałem, bo to jest niemożliwe. Tutaj jeden zjazd trwa kilkanaście minut i jeszcze z przerwami to jest tyle baterii pochłania i tyle miejsca na karcie pamięci, że to jest szok. Ale mam nadzieję, że chociaż to da wam przedsmak tego, co tutaj jest.
Lecimy dalej. O, to jest jeden z moich ulubionych momentów. Jak się tutaj wpada na pełnej. Cyk. Myk. Pyk. Ciśniemy dalej z tematem. To jest taki odcinek, na którym zazwyczaj już jestem zmęczony. Oj, odznyś, ta trasa się nie kończy, wam powiem. Zachowuję sobie najwięcej siły na te takie fragmenty, które są najbardziej skoczne. Dlatego tak czasami na bandach zamulam. Matka. One foot can, jest. Siedzi. Bestia. I tak jak mówiłem, trasa się nie kończy. Nie ma końca. Tutaj można sobie tak fajnie pofiziować. Jak się ma siłę. Jak się ma chęci. W tym lesie dosyć ciemno. A tam jeszcze gondola działa. Z takich ciekawostek, gondola działa od godziny 9 do godziny 17. Czy dacie się w tyle rady najeździć? Na pewno się dacie najeździć. Co do godzin, no szkoda, że nie działa dłużej, ale weźmy pod uwagę to, że jest już końcówka sezonu i jest środek tygodnia, także się wcale chłopakom nie dziwię, że tego nie puszczałem do godziny 20. Już nie mam dzisiaj siły. Kurde. Wiewiórka to była. Widzieliście? No, warun kozacki.
Też z rzeczy, które warto wspomnieć, to odwodnienie trasy jest naprawdę spoko zrobione. Nigdzie nie stoją tutaj żadne kałuże. Jest naprawdę, pod tym względem jest naprawdę fajnie. No dzwonczek, pyk, płyniemy na flow. Fajne wybitko z korzenia było. Trasa dosyć zróżnicowana. I co ciekawe, tutaj im dalej jesteśmy na tej trasie, tym te bandy się robią takie bardziej pionowe, czyli naprawdę można z nich swoją prędkością wychodzić. Ta końcówka tutaj pod tym względem wygrywa z początkiem trasy. Bo na początku trasy te bandy były takie bardzo delikatne. No i tak nie rozpędzały po prostu. Uwielbiam takie bandy. Wow. I już dojeżdżamy do końca. Teraz będą moja jedna z ostatnich przeszkód. Hopa do bandy. Kolejna banda. I kolejna hopa. Jeszcze jedna banda. I cyk, tabletop z ostatniej bandy. I teraz jedziemy drogą, która prowadzi prosto do wyciągu. Cały czas jest z górki, tutaj widać wypożyczalnie, serwisy. I dojechałem właśnie prosto pod wyciąg. To był Xiaomi Course Preview. Tutaj mamy toaletki. Tutaj mieliśmy bar. Tutaj mamy wyciąg. Także wiecie już, jak to wygląda. A my widzimy się stąd już jutro.